W dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie dostała zgłoszenie o palących się nieużytkach w miejscowości Dzierżoniów, osiedlem Różanym. Na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa oraz zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zastano się nierozwinięty pożar suchych traw nieużytków. Zagrożone były pobliskie pola kukurydzy oraz ule pszczół, które były tutaj stawione na sąsiednim polu. Działania były utrudnione z powodu bardzo wysokich płomieni na około 5-7 metrów. Nasze działania polegały na podaniu dwóch prądów wody. W pewnym momencie sytuacja była dosyć ciężka z powodu dosyć silnie wiejącego wiatru, ale wtedy, gdy wiatr troszeczkę ucichł, udało nam się tutaj ten teren złapać, odbiór. Ile to wszystko ujęło? Ile było mniej więcej hektarów? Przewiduję, że przynajmniej 2 hektary. Okay. Na miejsce został wezwany patrol policji, który będzie prowadził dochodzenie. Ale jedno się trochę najechało, nie? Dlatego, bo on się widzi, że obok kontury, nie? To by było, nie?